Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i widzimy się w grze Ori and the Blind Forest. Więc tak, w ostatnim odcinku dotarliśmy prawie na miejsce, do którego powinniśmy iść. Ja fatalnie zlamiłem, nic nowego. No i tak, mamy teraz powrócić tam, zwiedzać dalej. Może trochę ograniczyć moje zapędy do zwiedzania na czas, dopóki nie posiądę pozostałych zdolności, bo w sumie póki ich nie mam, to takie zwiedzanie trochę ciężkie będzie. Ale mniejsza. Więc tak, dzisiaj wracamy do miejsca, w którym byliśmy w sumie ostatnio, prawie ciągle. Inaczej mówiąc, do, jak ja to nazwam, chyba miejsca z pająkami czy coś. Tutaj było cokolwiek. O. W sumie tak patrzę, nie wiem, czy jest sens iść aż tam z powrotem. Może właśnie lepszą drogą będzie to miejsce? I może w sumie tędy powinienem teraz, wiecie, iść czy coś. O, w sumie jest... jest tu miejsce, więc... no może, może. Dobra, mniejsza z tym. Dobra, hyc, hyc i sru. A, dobra, jednak nie trzeba się męczyć znowu z pajakami. W sumie ta. Jeszcze oczywiście kiedyś tam powrócę, bo są rzeczy, których nie odkryłem, ale... mniejsza. Ci, którzy zgubili się wewnątrz, nigdy nie zostali odnalezieni. Ponownie jakaś tam powieść tego drzewa. Glisty drzewa. Czyli glisty las, okej. I niedobrze, bo już widać tu przeciwników, którzy prawdopodobnie będą dosyć wkurzający, co najmniej. Dobra, mniejsza z tym. Ori, rzucaj światełko. I zobaczymy, co tu jest. No tak, w ogóle nie mamy mapy tego obszaru. Chwila, co? Co ja żebym zrobił? Ktoś wyjaśni, bo w sumie ja mocnego nie ogara, co tu się w ogóle dzieje. Dobra. Nie wiem, skryta latarnia, chyba tak to można nazwać. To mistyczna... i teraz hejsa. Ej, brakuje mi słów, jak zwykle. Wybacz, tak, ale ogólnie właśnie to mistyczne coś, co... poniżej tego to jest stem, nie jestem pewien, wybacz, naprawdę nie jestem dzisiaj w formie, tylko po prostu, no. Ale tak, jeśli znajdziemy sposób, żeby to rozjaśnić, czy zapalić... ścieżka może ponownie się oczyścić, czy tam być jasna. No, a póki co, tak. Przechodzimy przez lokację, której w ogóle nawet nie mamy okazji zobaczyć. I w sumie nawet nie wiem, po co to wszystko robię. Ja. Oj. Dobra, dobra, spokojnie. Może coś się uda zrobić. O, oczywiście. I w sumie widzę tutaj jeszcze coś jednego. Więc prawdopodobnie gra przewidziała, że ktoś pójdzie najpierw do tamtej lokacji. Czy coś, nie wiem. Szkoda tylko, że Ori nie potrafi normalnie stanąć tu. I zobaczmy, czy dobrze myślę. Nie, to tylko ozdoba. Okej. Czy to była jednak tylko ozdoba? No szkoda. Wyśliczyłem na jakąś znajdźkę, ciekawostkę czy coś. Jak zwykle trochę przesadzam z moim zmysłem poszukiwania takich rzeczy. Dobra. I teraz ponownie boing. Tylko trzeba to synchronizować, albo w ten sposób zrobić w sumie też można. Dobra. I teraz macka. Gdybym jeszcze tylko nie mylił przycisku, to byłoby super.
Ale oczywiście mylę przyciski, bo jakby inaczej. A, chwila. Cofnąłem się aż tu, czyli pewnie tam jeszcze jest niezebrane. No nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Lama we mnie dzisiaj jest strasznie mocna. A to mi świadczy dobrze o czymkolwiek. Dobra. I przy okazji jeszcze, jak tutaj jesteśmy, to w sumie... Chyba tym razem pora już zająć się tym wszystkim. Potrójne skoki, inne te rzeczy takie tutejsze mogą być naprawdę cenne w podróży. Dobra. Udało się przeżyć, więc kolejny zapis. Marnujemy tą energię, to bardzo. Potem pewnie będę płakał, że jej nie mam w jakimś ważnym momencie, ale... Oczywiście. Ale to będzie wtedy, a nie teraz, więc tak. I oczywiście i tak musiałem dostać, bo jakby inaczej. Dobra. Jakoś się udało w sumie. Trochę dziwnie, ale no, ważne, że się udało. I w sumie srunę dalej, nawet nie wiem po co, gdzie, jak. O. Dobra. Ten taki kamyczek do drzwi, fajnie. Szkoda tylko, że nie zapisałem. Ja teraz wszystko to od początku znowu trzeba robić. Ej, no cóż. Lama jest we mnie silna. Jak już chyba mówiłem. A jeśli nie, to teraz mówię i... No. Dobra, dobra. Ja jakoś się udało. Dobra. Jest chyba dobrze. Jak jest chyba dobrze, co w sumie jest nawet bardzo dobrze. Okej, kolejny, tak. Okej? Nie wiem, co się stanęło się, ale... Niech będzie, że tak. Powiem coś zaszować, definitywnie. Chwila, jesteśmy tu. Dobra. Tak, tu jesteśmy, to w sumie... Zanim to tamto, to jednak chcę sprawdzić to miejsce, bo... Z tego co widziałem, to ono potem znikło. A jak coś znika, to zazwyczaj obawiam się, że już to nie wraca, więc tak. Lepiej po prostu zrobić w ten sposób i mamy przy okazji punkt umiejętności. Mam nadzieję, że tu jeszcze dwa są potrzebne, nie trzy. Oczywiście, że dwa. A, dopiero tu są potrzebne po trzy. To nie jest tak źle. Super, jej. Teraz użycie tego takiego, jakby to najłatwiej nazwać. No tego czegoś związanego z tworzeniem punktu zapisu przywraca dwa punkty życia. Nie żeby było to jakoś mocno potrzebne w tym szczególnym momencie, ale no rozumiecie. I tak przyjemne. Dobra, teraz dasz tutaj. I w sumie nie wiem, czy dasz mi się odnawia podczas takiego spadania, czy nie. Ale uznajmy, że tak, bo jeśli nie, to będą problemy. Znając życie i w ogóle. I dobra. Zebrałem, teraz trzeba powrócić. To nie będzie raczej trudne, mając piłeczkę. Więc tak, rzucaj piłeczkę, Ori. O, jest tam jakiś dialog. Wybaczcie, że nie przeczytam, ale tam coś chyba było, że... Myleni przez mgły, w których byli zamknięci, coś takie jak więzieni. Dobra, mniejsza. Przynajmniej tak mi się wydaje po tym, co dałem radę zauważyć, ale trudno, już przepadło. I znowu jesteśmy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Tam można iść dalej, ale widzę tu jakieś kolczaste cośki. I może jakieś przejście za nimi, czy coś to. No, to gro, proszę cię. Dobra, dziękuję. Okej, definitywnie co by tu było, nie było, co. Raczej tamtędy nie wlezę. I pewnie zniszczą sobie teraz jakieś ważne coś i znowu. Teraz nawet mnie to nawet pewne. Czemu ja to rzuciłem? Dobra, nie istotne, czemu to rzuciłem.
Był to błąd, ale mniejsza z tym. I co my tu mamy? Pochodnia Atsu została zagubiona w tym miejscu. Jeśli przyniesiemy ją do zakrytej latarni, nie wiem czy tak nazywam, czy zmieniłem teraz, może pokaże nam drogę. Dobra, czyli mamy już nasz główny cel. Tylko trzeba to coś odnaleźć. Najpierw, a w sumie nie wiem jak to odnaleźć. Okej, okay, tutaj można tak wejść, nie wiem co to ma na celu. A, dobra. Nie było tematu, po prostu trzeba zawrócić, bo już tereny chyba się znowu trochę zmieniły. Przynajmniej tak dałoby się to zrozumieć, patrząc na to, że co. No coś się zaświeciło. Dobra. No, ori! Błaga mnie. Dobrze nie było, tak, dałem się tutaj ubić. O nie. Co ja zrobiłem? Błaga mnie w czymś, że straciłem zapis. Żeby nie było, na szczęście mam kopię sposobową przed dzisiejszym odcinkiem, ale... Ja? Ej, niedobrze. No ten, widzimy się, jak odzyskam postęp do tego momentu. Witam ponownie. No więc, tak. Jesteśmy już dosłownie prawie w tym miejscu, w którym ostatnio zakończyliśmy przygodę, więc nie będę może dużo gadał, przedłużał czy coś. Robimy tutaj zapisa. I na spokojnie próbujmy... Może tym razem się uda. No oczywiście. Zrobiłem chyba taki sam błąd jak ostatnio. Dobra. Dobra, szybko, 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 szybko. Dzięki macka, dzięki. Dobra. Nie jest dobrze, ale może jeszcze się uda. Ach, oczywiście. Oczywiście. Bo jakby inaczej, nie mogło się udać. W końcu przecież to jest podstawa tej gry, że muszę się na nią wkurzać i musi mi nie wychodzić. Tak. Definitywnie. Dobra. Dobra. To ja może założę tutaj kolejny punkt zapisu. Czemu mi ten Ori nie wychwytuje odbijania się? Weź mi proszę to wytłumaczyć, czemu Ori naprawdę mi się nie chce odbijać? Ja potrafię po prostu klikać jak głupi ten przycisk i... A zresztą... Ta. I teraz się zahacza tylko i wyłącznie piórem. Ale nie, gra mi wykryje, że dostaję obrażenia. To mnie to smutne. Ojej. Dobra. Nawet nie będę się tym przejmował. Dobra, ubić wroga czym prędzej. Souling, dziękuję. Przynajmniej jedno piekło mam już ze sobą. Nadal nie mam mapy tego miejsca. Okej, okay, dobra, super, jestem gdzieś głęboko. Może bym mógł powiedzieć, że wśród korzeni. Chyba nawet, ale dobra. A spokojnie. Jakoś się uda. Teraz tak, co my tu mamy? Jedno przejście, którego od tej strony nie otworzę. I te oczywiste przejście w tą stronę. Wraz z kolejnym czymś, czego... A, myślę, że to jakieś przejście, to tylko to dobra. To z tym nie będzie problemu. Okej, dobra. Okej, okay, super, super. I więcej tych ślimaków, które nie są trudne, tylko wkurzają mocno. Dobra, super, kolejny punkt zapisu. W sumie nawet nie wiem, co więcej mam mówić. No idziemy i miejmy nadzieję, że czym prędzej sobie z tym poradzimy. No, jak na mój gust, lokacja jest nie tyle co trudna, co wiecie, trochę irytująco, wkurzająca. Dobra, co my tu mamy? Co? Dobra, nie ogarniam, co tam się stanęło, ale no, na szczęście postępów dużo nie muszę odtwarzać.
Oczywiście, jako że muszę, to tym razem będę mądrzejszy i postawię punkt zapisu bliżej trochę. I tak, tam były w ogóle jakieś dziwne grzyby. Co tu mamy? Aha. Tatsu kiedyś wspinał się na góry. Nawet na cały szczyt, na sam szczyt smyku przepaści, jak Złotek zwał, żalu. A czym? Aha, dobra, znowu dziewczyna. Czyli ona. Kiedy pochodnia jej brata zagasła, czy tam znikła, wpadła w mgły, w której straciła swoją ścieżkę, czy coś. Dobra. Mniejsza z tym. Jest nowy skill, chyba już w takim wypadku. To jest smutne, bo został tylko jeden. Sprawdźmy. Tak, tylko jeden. I teraz jak to trzymamy, to... Wspinaczka. Jej. Czyżby znowu coś miało zmienić? No. Okej, tylko... A, co tam trzeba było z daszem? Okej. Zrozumiałe. I proszę. Logika tego przejścia już się wyjaśniła. Oczywiście, teraz jeszcze ci tacy samobójcy. Do widzenia mnie z tym. I teraz tak... zepsułem. I to mocno. Dobra, hyc, dasz. Aha. Dobra, chyba zaczynam rozumieć. Ta, one się co skok zmieniają, więc ta. Ponownie do widzenia mnie z tym. Dobra, ponownie teraz tak. O nie, chwila. To musi być nieaktywne, jak skaczę. O, i znowu ten sam błąd zrobiłem. Ja gubię się już w sterowaniu, niestety, wybaczcie. Hyc i dasz. Odwrotna kolejność powinna być. Niestety. Właśnie przy okazji teraz zauważyłem, że mam znowu dwa punkty, no to... Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Ja wiem, jakiś atakujący dasz mi teraz wyszedł. Hyc i tak. Hyc i tak. Hyc i tak. I... A, faktycznie, teraz mogę daszem tak fajnie atakować. Dobra. Dobra, to jeszcze raz. Na spokojnie. Nie będzie problemu. Ogarniemy wszystko. Na easy. Do widzenia. Nie możesz zrobić tego przy wrogach? Przecież tu wrogów nie ma. Okej. Dobra, to, tu, a, chwila, teraz tu. Dobra, nie wiem, co to za zabawa, ale cokolwiek to jest, czy nie jest, fajne. Fajne, powiem szczerze. Nawet nie pamiętam tych wszystkich segmentów, więc tym bardziej, ale no. Fajna zabawa tym wszystkim. I teraz powinienem zawrócić, czy powinienem iść tam? No, powiem szczerze, to nie. Wiem. Dobra, już w sumie gra mi odpowiedziała. Okej, to jest tak, hyc, dasz. Zepsułem. Dobra, to teraz hyc. Tak, podwójne hyce są bezpieczniejsze. Teraz hyc taki. O, hyc dasz. Dobra. Nie ogarnę momentu. Na szczęście nadal nic straconego. Dobra, udało się, teraz tak. A, dobra, czy to są grzyby typu takiego, że muszę po prostu biec po nich szybko. Okej, dobra, nie. Nie wierzę. O, jestem lama totalna i tyle dzisiaj.
Dobra. Zapis po tej sekwencji. O nie, jakiś pajak. Pierwsza sprawa, nie, nie ma tam nic takiego, więc jak nie ma to do widzenia. Teraz tutaj tak, jest tak. O nie, i glut. Mówię, te gluty nie są groźne, tylko wkurzające. Więc tak. I jestem gdzieś, znowu. W sumie nie wiem, czy podobnej sekwencji nie było wcześniej, czy coś, ale... Ciężko mi ocenić, bo tutaj wszystko, powiem szczerze, nawet mocno podobne się wydaje. Okej, tak. O, dobra. Oczywiście. Oczywiście, bo jakby inaczej, musiałem zginąć. Oj. Szczęście, że w tym Orim będzie jeszcze więcej lamienia i nieudanych rzeczy niż w dwójeczce tam. Można powiedzieć, że byłem tak delikatnie mówiąc totalną lamą. Dobra. Ale jest światełko przynajmniej. I nie stać mnie na zrobienie Soul Linka. Niedobrze. Bardzo niedobrze. To oznacza, że jestem zdany na łaskę gry. Z zapisami i w ogóle. To jest najgorsze, co mogłoby mnie spotkać. Dobra. Z jakiegoś powodu ta maska tutaj musi być. Dobra, nie wiem z jakiego i w sumie nie wiem, czy się przekonam, ale... Chyba lepiej byłoby się nie przekonywać. O! Oczywiście. Już byłem tak blisko, nie. Musiałem zlamić ponownie. Dobra. Do widzenia. Do widzenia, przeciwnik. I dobrze. Jakoś to idzie. Mhm, tak, tak, tutaj na spokojnie. Nadal mnie zastanawia, po co jest tam ta macka. Chociaż... Dobra. Mam. Mam to. Ciekawe, powinienem widzieć przez sekretne przejścia, chyba że przez sekretne przejścia powinienem widzieć teraz na mapie czy coś, a nie, że ja będę widział je tutaj fizycznie, ale mniejsza z tym. Dobra, udało się to, teraz szybko tak. Mamy zapis, super. A, czyli tu są bezdenne kolce, super. Dobra, przynajmniej wiem, że nie można stanąć na ziemi za bardzo. Jestem w sumie na tym czymś, co zostało z ziemi. A, dobra, czyli teraz... Nie, to co? Nie. Nie, po prostu nie. Definitywnie chyba. Nie powinienem się zabierać za granie w gry takie jak Ori. Chyba, że teraz jakieś nagle zastosowanie dostanie. Co? Dobra. Co pisali? A tam coś było, use stomp or charge fire, czy coś takiego. Nie wiem, czy to była porada, jak się ich pozbywać, czy co. Ale mniejsza. Mam nadzieję, że nic ważnego, wiecie, jednak. Przykład takie rzeczy, to trochę szkoda. Okej. Całe szczęście teraz jest trochę łatwiej, bo mogę się wspinać, a nie skakać tylko. Okej. Tam niczego nie ma. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę w poziom swojej lamy tam. Dobra, szybki zapis. Dobra, no halo, Ori. Nie po to wykonuję te wszystkie sztuczki, żebyś ty je ignorował. A zresztą. Gra mnie nie lubi i tyle. Dobra. A chwila, a dobra. Dopiero teraz
ogarnęłam. Przecież tak, jak powróciłem do tego miejsca, w którym byłem tak przy samym początku. Jak ciekawe. Też nie, dobra, to jest jakiś nowy segment. Ale tamten fragment tak naprawdę, powiem szczerze, mocno kojarzyłem. No i nie. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Nie wierzę w swoją głupotę. Bo oczywiście nie zapisałem. Dobra, tutaj zapisałem. Tym razem. Proszę, jeden pocisk. Tak, dziękuję. Co? Co ja tam żebym zrobił? Nie. Poziom lamy we krwi jest dzisiaj mocny. Zdecydowanie za mocny. Albo najprościej w świecie. Cię nie ogarniam, dzisiaj coś dzieje. Dobra. Teraz na spokojnie. Jakoś to ogarniemy. O nie. Jak widzę te grzybki, powiem wam szczerze, to już trochę boję, że to nie jest takie fajne na jakieś zapowiada. Chyba, że chodzi o to, żeby było jasno, wiecie, widoczne, że tutaj można się chwycić i tyle. Dobra. I oczywiście on. Jakby było mało wyzwań w tym miejscu. Do widzenia. I gdzie ja teraz jestem? No. W sumie powiem szczerze, nawet nie wiem gdzie. Ale widzę, że jest tu pełno wrogów, więc tak. Cokolwiek to by było, nie było za miejsce, nie jest ono przyjazne. A co, jeszcze tego brakowało. Walki z tymi wyskakującymi mackami. Przecież ja im nic nie robię. Chyba, że sposobem na nie jest w sumie. Nie, też im prawie nic nie robi. Nie, to jedyny sposób to jest po prostu biegać i spamić X-a. Czy którym tam przyciskiem w sumie. Nie, X-em, tak. X-em się atakuje. W sumie nawet nie. Nawet powiem szczerze, nie kojarzę, który to jest przycisk, bo tak z automatu po prostu klikam przycisk ten. No. Ale mniejsza, dobra. Unsafe zone. Dobra. I jesteśmy jej przy światełku pochodni, jak zwał, tak zwał. Super. A, czy to jest kolejna sekwencja w typu przenoszenie. Zanim jednak tamto, to co my tu mamy w ogóle? Takie trochę ciekawe. Całą tą sekwencję. Co? Dobra, nie ogarniam co, jak, gdzie, kiedy. Ale bawię się. Dobra. To jest to miejsce, w którym byliśmy wcześniej, tylko teraz tutaj mamy otwarty dostęp. Ciekawe. Dobra. No to idziemy. Nie wiem, jak to jeszcze będzie wpływało na mnie, ale idziemy. Aha! I teraz nagle wróciłem do początku, tak całkowicie przypadkiem. Tak się złożyło. Zresztą z powrotem, wiecie, na tej pierwszej sekwencji, tym razem to już tak na pewno. Bo to miejsce to już jest po prostu stuprocentowa pewność, że to jest ta sekwencja. Ale przy okazji dobre wieści, no mamy 100%. Żeby nie było, naprawdę się starałem i pomówiłem, że nie wyjdzie stówka. A tu proszę. Lokacja naprawdę wkurzająca, ciężka. Jak na mój gust oczywiście, żeby nie było. Prawdopodobnie to też kwestia tego, że lamię mocno. A od tak po prostu bezproblemowo. No, się udało. I oczywiście pochodnia to kula. Stawiamy kulę do miski. I zaczyna płomieniem świecić i te.
Udało się. I proszę, jaki piękny totem nagle z tego powstaje. Powiem szczerze, ładne, fajne, piękne i w ogóle, ale... No nie będę ukrywał, po części jak dla mnie niezrozumiałe. Dlaczego akurat jest tak, a nie inaczej. Okej. Rozpaliliśmy tą latarnię i to podniosło, nie wiem co to jest, czym, no ogólnie to hejs cały, nie wiem co to jest. Okej. Ori, klucz do zapomnianych ruin. Pieczęć Gumon została odsunięta, czy odkryta. To jest to, czyżby? Okej. Żywioł wiatrów jest głęboko wewnątrz właśnie zapomnianych ruin. Na south. To było chyba na południe. Wybaczcie, jeśli się nie orientuję, bo jednak zawsze byłem... Ja może mieszam kierunki jak po prostu gram czy coś. Ale dobra. No więc na prawdopodobnie południe od tego miejsca, nie z daleko stąd. Mogę ci pokazać drogę. I ta, południe. Tym razem dobrze trafiłem. Dolina Wiatrów. Czemu mam w niej już ten 46%? A, dobra, to też nie. Dobra, nie, jednak tutaj też było Dolina Wiatrów. Okej, to zrozumiałe teraz. A tu jest jakiś... Właśnie to cały Sorupas. Na którym widać pełno rzeczy, ale... No powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, jak tam się jeszcze dostać. Dobra. W takim wypadku... Oj nie, dobra. Na szczęście nie byłem już takim idiotą. I zapisałem niedawno. Dobra. To ostrożnie. Musimy się stąd wydostać. Lepiej bez umierania. I teraz tak. Raz, dwa. To... O nie, no spóźniłem się. I znowu spadek. W sumie to był sposób, na to wszystkie rzeczy, nie się tam męczyłem ostatnio. Dobra. W sumie wiecie co? Fajnym klawiaturą kompozycyjną byłoby zakończenie w tym samym miejscu, w którym zaczynaliśmy nawet, ale... Powiedzmy sobie szczerze, chciałbym pokazać jakieś ciekawsze nowości czy coś. A nie tylko w kółko się kręci po jednej lokacji. Nie mam już te pół godziny, która jest... Z moich obserwacji... Można powiedzieć, najoptymalniejszym rozwiązaniem dla większości osób. Ale tak, skoro jesteśmy tutaj, to teraz... Jak się tam dostać, to w sumie... Nie wiem. Chociaż dobra, chyba zrobiłem totalny błąd, tyle. Trzeba było pójść w trochę innym kierunku. Nawet jeśli to wiecie co. Można też wszystko sprawdzić, ale... dobra, niby mówiłem, że chcę coś jeszcze zrobić więcej, ale w sumie nagle tak... Pogarnęło mnie takie, powiedzmy... Jakby to najłatwiej nazwać... No tak... Brak słów po prostu mnie złapał. Że nie mam się wysłowić prawidłowo, czy coś, ja takie... Jak raz się to pojawi, to nigdy nie jest dobrym zwiastunem, więc wiecie, no, chyba lepiej, żebym... Zaprzestał swojej przygody w tym momencie, niż potem tworzył odcinek, nie wiem, godzinny, w którym połowa jest taka niższej jakości. Więc tak, mamy to miejsce, to w sumie tak chyba będzie najlepiej. Więc tak, następny odcinek, próbujemy dostać się tutaj. Chociaż powiem szczerze, nie jestem pewien, jak tam będzie wejść, podejrzewam, może tu będzie jakieś przejście czy coś. Zresztą się zobaczy. Póki co właśnie chciałem tylko tutaj, wiecie, podejść dla odnowienia wszystkich statystyk i wszystkiego. No i dobra, no na ten moment, jak już mówiłem, to tyle, więc mam nadzieję, że wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym, więc tak, trzymajcie się, hej, te sprawy.